Witam w kolejnym odcinku chwytej newsy. Mikey Musumeci zaliczył bardzo pechowy tydzień. Początkowo miał walczyć z Kade'em Rutolo na Gali One Championship. Jednak Kate niecałe dwa tygodnie przed walką, zrezygnował ze starcia. Wytłumaczył, że musi najpierw wyleczyć kontuzję i dopiero wtedy będzie mógł się zmierzyć z Mikey. Na ostatnią chwilę znaleziono zastępstwo za Kaida i z Mikey miał się zmierzyć bebeto Olivera. Mikey sam się zgodził, żeby ta walka była do minus 62 kg i jednocześnie będzie to walka o pas mistrzowski. Trzeba wziąć pod uwagę, że Mikey do walki z Cade'em starał się przebrać jak najwięcej kilogramów, żeby różnica wagowa była jak najmniejsza, więc miał niecałe dwa tygodnie na zbicie 4 kilogramów. Organizacja One Championship ma bardzo rygorystyczne warunki, jeśli chodzi o zbijanie wagi. Zawodnik nie może być zbyt bardzo odwodniony w trosce o jego zdrowie. Niestety Mikey'emu nie udało się zbić wagi i został mu odebrany pas mistrzowski. A na dodatek Mikey był tak osłabiony zbijaniem wagi, że podczas intensywnych ćwiczeń oddechowych... Doprowadził do uszkodzenia płuc, do których dostało się powietrze. I Mikey przez to wylądował w szpitalu. Felipe Andrew oblał test na IQ, znaczy się na sterydy. U Brazylijczyka po wygraniu Panamsów wykryto nielegalne substancje wspomagające. Felipe został pozbawiony tytułu oraz dostał karę zawieszenia na dwa lata. Felipe miał wystąpić na gali Polaris i kiedy już praktycznie był na miejscu, ogłoszono wyniki testów antydopingowych. W związku z czym został wyrzucony z turnieju. Na gali Polaris nie mogą występować osoby, które są zawieszone za branie dopingu. Więc Felipe na darmo leciał ze Stanów do UK, a w jego miejsce znaleziono zastępstwo. A jak już o gali Polaris mowa, to przejdźmy do podsumowania. W pierwszej walce zawalczyli ze sobą Cameron Donnelly kontra Dom Dillon. Donnelly skontrolował obie nogi przeciwnika i cały czas pilnował, żeby przeciwnik nie wydostał swojego kolana. Cały czas poprawiał pozycję, szukając możliwości skończenia. W momencie, kiedy obrócił się brzuchem do dołu, zaczął szukać możliwości rozłączenia nóg przeciwnika, żeby wyeksponować piętę, co też się udało i zakończył walkę przed czasem. Kolejna walka Julian Espinoza kontra Jet Hugh. Duża dynamika walki i sporo obaleń i pracy z góry. W pewnym momencie za obalenie Jet nawet powinien zdobyć 4 punkty, bo obalił dwie osoby na raz. A jeśli chodzi o punktację, to na Gallipolaris wygląda to troszeczkę inaczej. Jest jedna 10-minutowa runda, którą sędziowie sobie w głowie dzielą na trzy. Jeśli walka nie zakończy się poddaniem, to wygrywa zawodnik, który dominował dwie z trzech rund. Taka ocena często wiąże się z różnymi kontrowersjami. W oczach sędziów Jet przez dwie pierwsze rundy inicjował więcej akcji i dzięki temu wygrał na wskazanie. W kolejnej walce zmierzyli się Davis Asare kontra George Pierce. George wszedł jako zastępstwo za Felipe Andrew. Walka zaczęła się od skoczenia za plecy, jednak Davis nie utrzymał kontroli i znalazł się na dole. Później zamienili się pozycjami i Davis przechodził gardę. Udało mu się złapać bodylocka, z którego wszedł za plecy. Wszyscy myśleli, że to już koniec walki, bo Davis miał wpięte dwa mocne haki oraz praktycznie całą skontrolowaną szyję. Jednak George przez 4 minuty był w stanie wytrzymać każdą próbę duszenia, a Davis wkładał w niecałą swoją moc. Przez co Davis po 4 minutach opadł zupełnie z sił i role się odwróciły. Pierce był w stanie uciec, następnie przejść gardę i zająć plecy. I teraz to Davis miał kłopoty. Najpierw George próbował udusić, a jak się nie dało, przeszedł do balachy. Jednak Davis nie zamierzał klepać. Mimo tej końcówki walki, to Davis wygrał dwie pierwsze rundy i dlatego też później decyzja sędziów poszła na jego korzyść. A po walce był tak zmęczony, że musiał udzielać wywiadu należąco. Kolejna walka: Sam McNally kontra Col Abate. Abate skupił się na skontrolowaniu nóg swojego przeciwnika. Następnie szukał chwytu za biodra. Jak udało się złapać, od razu wskoczył po plecy. Sam się wybronił w pierwszym momencie, ale Kol wykorzystał to do przejścia gardy. Później, Kol był w stanie znowu zająć plecy, i jeszcze gdzieś po drodze był w stanie też przejść gardę. Dwie pierwsze rundy zdominował abatę i wygrał decyzję sędziów. Kolejna walka: Tainan Dalpra kontra Tarik Hopsztok. Tainand był w stanie przejść gardę Tarika, skontrolować go, a następnie próbował poddać Tarika za pomocą Tarikoplaty. Tarikowi się udało wybronić, a w kolejnej akcji Tainand złapał Kimurę i też za pomocą Kimury zakończył walkę. Następny pojedynek: Jay Rodriguez kontra Mohamed Aftarhanov. Jay był tutaj zdecydowanym faworytem. Pierwsza ofensywna akcja była na korzyść Jacoba. Jednak kolejne zdecydowanie należały do Mohameda. Najpierw był w stanie zaatakować nogę Jay'a i zmusić go do ucieczki, a następnie, kiedy Jay przechodził budylokiem, Afterhanov wykorzystał to do sweepa. A następnie był bardzo blisko zajęcia pleców. Rodriguez się wydostał, jednak w trakcie dwóch pierwszych rund wygrywał Mohamed. Jay'owi ostatecznie udało się znaleźć plecy w trakcie przechodzenia gardy, jednak nie był w stanie zakończyć walki przed czasem. I ze względu na to, że After Hanoff wygrał dwie pierwsze rundy, to jego ręka poszła w górę, co spotkało się z dużym oburzeniem. A wy co myślicie o takich zasadach? Ostatnia walka to Diego Pato kontra Ash Williams. Przez większość czasu walka była w miarę wyrównana, jednak to Pato nadawał tempo i cały czas parł do przodu, a Ash był w większości czasu w defensywie. Diego był w stanie zaatakować omoplatą, zdobyć parę sweepów, a pod koniec rundy był w stanie mocną presją przejść gardę Asha, czym zaznaczył dominację w walce i wygrał przez decyzję sędziów. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie.